from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenji's saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Dzień dobry, witam się z wami serdecznie w kolejnym dniu, w kolejnym vlogusiu. Dzisiaj słabo, jak dzisiaj kawa jakoś słabo działająca jest. Normalnie nie mogę się obudzić, ale już wyszłam. Idę zobaczyć, jak moje pomidory po przesadzeniu mają się w szklarni. A wyjdziecie razem ze mną oczywiście. A jeżeli chodzi o temperaturę, to o 6.30 mamy 12 stopni, więc nie jest źle, ale no termometr to tak jak widzicie jest już w pełnym słoneczku. W sumie najbardziej to ja się martwiłam o te pomidory, które tutaj przeniosłam do tej szklarenki plastikowej, ale widzę, że są wyśmienite, więc będzie można dzisiaj już wysadzać. Tutaj kalafior też bardzo ładnie poprawił swoją kondycję, więc wydaje mi się, że będzie spoko. Także to dzisiaj też idzie do przesadzenia. No i otwieramy tu. A tutaj wygląda to wszystko tak. I też widzę, że jest wszystko ok. Więc super, super się udało. Zostaje tylko właśnie wysadzić paprykę i będzie. Będzie zrobione. Zostanie tylko pieleni, ewentualnie poprawa siania mojego warzywnika, bo tego warzywnika to ja pewna nie jestem. Posiałam sobie wczoraj również tutaj brukselkę w tym pojemniku niebieskim i jeszcze tutaj gdzieś będę musiała wysiać sobie bazylię, bo też mam właśnie ochotę na bazylię, ale ona pójdzie już tutaj prosto do gruntu. Nie będę tutaj żadnych pikowań robić i tak dalej. Muszę wiaderko uzupełnić, żeby była ciepła woda tutaj w szklarni nagrzana do podlewania moich roślinek. No i tak to tutaj wygląda. Dobra, już koniec spamów. Nie będę was zanudzać tą moją szklarnią, ale no wiadomo. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie, bo jak ktoś ma pierwszy raz w sumie taką szklarnię, a nie tunel, to jara się jak najwięcej. I brukselka też coraz ładniej tutaj rośnie. I tutaj mamy stopni prawie 18, więc już pora na wietrzenie. Teraz trochę spamu kurczakowego, więc moje kurczakusie mają się ok. Wyglądają tak. Świeża trawka. Muszę dzisiaj przynieść im świeżego sianka, żeby miały czyściunio. I opatrzyć tego kurczakusia, ale chyba już ma nogę ok, bo one właśnie tutaj zdziobały mu nogę i ja na wieczór oddzieliłam od reszty statka, żeby nie skaleczyły jej dalej, bo one jakby napadły, to by już było po moim kurczakusiu. A ten kurczakus jest taki troszeczkę inny niż cała reszta, bo jest w takim innym upierzeniu. Tamten jakiś taki spuszony, to też mi się to nie podoba, ale może tak sobie tylko siedzi dziwnie. Tu na polu krzaki też widzę, że są ok. Także obchód zrobiony. Dzisiaj obchód zrobiliście w pełni ze mną. Także tak to właśnie wygląda, bo ja codziennie rano robię obchody i tutaj ta moja świdośliwa może będę miała jakiś owoc. Oczywiście, jeżeli coś nie przyjdzie i nie zje, może sarny nie przyjdą, chociaż sarny tutaj też podchodzą, ale będzie robione tutaj ogrodzenie poprawiane, bo tak jak widzicie, z jednej strony jest siatka odjęta, leży sobie tam na polu i będzie to wszystko poprawione, bo będą betonowe słupki z tej strony. Chcemy już to zrobić tak na konkretnie i ogrodzić tam aż tam, tak wiecie, o, tak ogrodzić tu i będzie ciągnęło się aż tam za ziemniaki i dookoła. Tylko tam, tak jak wam mówiłam, pod rzekę nie pójdzie, bo w sumie to pod rzekę to nie ma sensu. Najważniejsze to, żeby tutaj właśnie nie przychodziły i nie jadły tutaj żadne zwierzęta tego naszego takiego tutaj truskawek, malin,
krzaczków, ziemniaków i tak dalej, także o to w sumie chodzi najbardziej. Dobra, znikam. Znowu trzeba tutaj przyjść niestety, ale przepielić te truskawki, bo te były pielone pierwsze, później były pielone tam, no i tak to wygląda, malina. I no i oczywiście te, co były pielone pierwsze, to już zarastają z powrotem, także tak jak Wam mówię, to jest niestety niekończąca się historia, bo chwast rośnie i rósł będzie. Dobra, znikam. Tu mamy słoneczko, życzę Wam oczywiście cudownego dnia i zapraszam na mojego vlogusia. Śniadanko na dziś, kiełbasa smażona, do tego pasztecik z ciasta francuskiego z nadzieniem szpinakowym, przepyszny, na ciepło i na zimno, pomidorek z ostatnio ulubionym pieprzem młotkowanym z kolendrą, także polecam, polecam. Oczywiście będzie też musztardka, herbatka czarna, zajadam. Wam życzę smacznego, oczywiście, jeżeli też coś jecie, i pędzimy do fotografa robić zdjęcie i oczywiście na jakieś też zakupy też wpadniemy, bo dzisiaj jest arbuz biedronce, a arbuzy z Biedronki są przepyszne i mam pomysł na sałatkę, także znikam, zajadam i widzimy się za chwilę. Okej. Ogarnęłam się, o nie nałożyłam sobie kolczyków, ale trudno, już nie będę szła na górę, nie będę zakładać kolczyków, a to moja kicia tutaj kicha, moja kicia chyba ma alergię, ale nie, raczej alergii nie ma, ale ona chyba tak co jakiś czas, zresztą Melka też czasami kicha, także jestem zwarta i gotowa, ubrałam długi rękaw, bo u nas znowu wieje, taki dość mocny wiatr, więc nie wiem, czy tam jest ciepło? Rano było ciepło, bo przecież rano robiliśmy obchód razem. Było 12 stopni, teraz nie wiem, nie wychodziłam. Nie zaglądałam, ile jest stopni. Jest godzina 10, także my już jesteśmy zwarci gotowi do wyjazdu. Dzieciaki już na dworze, a ja przychodzę tutaj z Wami się przywitać i jakoś tak normalnie rozpocząć tego vlogusia, a nie znowu od drugiej strony, czyli tak incognito. Ubrałam dzisiaj tak, bluzkę z Mompaxu, spodnie. Spodnie to są stare spodnie chyba z CIA, tak mi się wydaje, albo nawet, no nie będę sobie zmyślać, ale raczej one są z CIA. Jeżeli chodzi o zapach, to jest to Flow 139. Moje paryskie tutaj są powoli na wykończeniu, więc trzeba sobie zrobić jakąś zamianę. Wzięłam okulary, bo słońce świeci i wieje wiatr, więc ja tutaj mam taki problem, że zawsze łzawią mi oczy, więc od jakiegoś czasu zaczęłam właśnie tutaj też zakładać okulary. Okulary to są zwykłe okulary z Rossmana. Trzeba będzie sobie pomyśleć o jakichś innych okularach, takich z prawdziwego zdarzenia. Nakładam też kurtkę jeansową, bo tak jak Wam mówię, no nie wiem, jaka będzie sytuacja pogodowa. To znaczy bardziej to sytuacja z wiatrem, jaka będzie. Jak w razie czego będzie mi za gorąco, to przecież mogę sobie ją zdjąć. I dzisiaj biorę moją nową starą torebkę z Lumpeksu. Stara dlatego, bo jest z Lumpeksu, a nowa dlatego, bo pierwszy raz będzie w moim użyciu. Tutaj nie wiem, coś czyściłam i znowu coś ma jakąś taką plamę, więc będę musiała jeszcze jakoś to potrzeć, ale torebka jest, wydaje mi się, że całkiem spoko i do tego takiego szarej mojej stylówki będzie pasować. Lubię takie worki, bo jak jadę z dziećmi na zakupy, to zawsze gdzieś w ten worek, w taką dużą torebkę, wtedy można wszystko włożyć, to co dzieciaki też ze sobą biorą. To znaczy, no moje dzieciaki nie są już takie małe, ale ja tak mówię, bo zawsze jak właśnie jeździłam z dziećmi, to ja zawsze miałam takie ogromne torebki, bo oni wtedy mi wszystko pakowali, co mieli ze sobą, no i chyba tak do tego przywykłam już, że jak wychodzę z dziećmi, to muszę mieć dużą, pakowną torbę. Dobra, znikam, bo dzieciaki naprawdę czekają. Zabieramy Was oczywiście ze sobą, a moje dziewczyny mają żyć w zgodzie. Jedna ma jedno krzesło, druga ma drugie krzesło. I proszę tutaj w zgodzie ze sobą żyć. Nie ma co się kłócić, bo życie jest za krótkie. Dobrze mówię? Chyba dobrze. Także jedziemy. Zabieram Was ze sobą. Byliśmy po pasze, teraz idziemy do mleczarni na zakupy na Białowe. I muszę Wam powiedzieć, że miałam mieć zielononóżki i zielononóżek nie będę miała, bo pani zapomniała do mnie zadzwonić, że są już do odbioru i moje kurczaki pojechały. A ja dzisiaj pojechałam tak specjalnie, bo skończyła mi się pasza i sobie myślę, zajadę, wezmę paszę i dowiem się, co z tymi kurczakami, bo miały być jakoś po połowie maja.
No i nie będzie, dobra, trudno, nieważne. Odchowam to, co mam. Nie będę tutaj, wiecie, jakoś specjalnie płakać. Wystarczy mi tyle tych kur, co mam, taką ilość. Dobra, wchodzimy do mleczarni. Co tu się dzieje? A, dzieciaki piszczą tylko, bo fontannę włączyli tutaj. Nie wiem, co się dzieje. Ok, zdjęcia będą do odbioru za godzinę, czyli o 12.14, czyli trzeba coś wymyśleć. Idziemy teraz do Lidla i idziemy do Rossmana, a później najwyżej poczekamy w parku naszym, także zobaczymy. Jestem, wróciliśmy, tak się patrzę na siebie w ten podgląd, bo jakoś tak dziwnie wyglądam z tymi włosami, tak mocno zaczesanymi do góry. Tutaj wpadłam też na bardzo genialny pomysł. Jutro będę go chyba realizować, ale to zobaczycie w kolejnym filmiku. Mam nadzieję, że coś z tego wszystkiego mi wyjdzie. Jak nie, to wykorzystam domowników, żeście mi to podpowiedziały, to znaczy jedna z Was podpowiedziała mi to w komentarzu, więc ja z tego skorzystam, ale skorzystam z tego dopiero jutro rano. Dzisiaj korzystać z tej podpowiedzi nie będę, także mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. A dzisiaj, tak jak widzieliście, byłam w sklepie, to znaczy byłam w mieście, byłam w sklepach, zrobiłam zakupy, załatwiłam wszystkie sprawy. Jakby nie karba, to znaczy pasza dla kurczaków, i jakby nie zdjęcie Antośka do legitymacji, to raczej bym z tego domu nie wyszła, tak jak sobie to zaplanowałam. Ale moje kurczaki nie miały po pierwsze co jeść, po drugie wiedziałam, że gdzieś w okolicach tak 15 przed 20 mam do odebrania jeszcze te kurczęta zielononóżki. No i one były, owszem, wczoraj były. Mnie tak właśnie coś chodziło po głowie, ta data 15 maja, tak mi utkwiło to w głowie. Ale pani zawsze dzwoni dzień, dwa dni wcześniej, że tego i tego dnia o tej godzinie będą kurczęta do odebrania, a tym razem telefonu nie było, więc stwierdziłam, że i tak nie mam paszy, i tak nie mam paszy, więc muszę podjechać. No i okazało się, że pani po prostu zapomniała wykonać do nas telefonu, że mamy do odebrania kurczęta. W sumie to mi tak naprawdę wystarczy tyle tych kurczaków, ile ja już mam. No i można powiedzieć, że też tak całkiem przypadkowo zaoszczędziłam 35 zł za sztukę, więc no jestem tak jakby troszeczkę do przodu finansowo, no i za to kupiłam paszę, więc na zero wyzerowało się, o tak powiem, wyzerowało się, nie mam kurcząt, mam paszę, no i na razie mi wystarczy tyle tych kurczaków, co mam. Chodzi mi po głowie jedna rzecz, żeby sobie w tym roku też wziąć te perliki, bo z nich był dobry rosół, tylko po te perliki to trzeba by było podjechać do Wojsławic na targ,
ale to wtedy jak mąż będzie miał czas, więc no będę musiała tutaj jakoś poczekać na niego. Obserwuję, bo moja kotenielka jest na zewnątrz, dzieciaczki ją pilnują i przyszły też, przyszła rodzinka Meluśki, czyli mama i brat też przyszli, także cała rodzina, cały zwierzyniec, wszystkie dzieci i te dwunożne i te czworonożne są na dworze. Pokażę Wam zdjęcie Antośka, bo tak na co dzień to wydaje mi się, że mój Antosiek no jest jeszcze taki dzidziusiowaty, a na tym zdjęciu, nie wiem jak Wam, ale mi wydaje się, że jest bardzo poważnym chłopcem. Tutaj będzie Wam się okno odbijało, później najwyżej jeszcze odwrócę kamerę, to Wam pokażę, ale o tak wyszedł mój Antoni na zdjęciu, także mam już zdjęcia do legitymacji, mogę spokojnie wyrabiać. Także to jest załatwione i to było w sumie, można powiedzieć, takie priorytetowe załatwienie, więc to sobie tutaj położę. Jak już byłam po drugiej stronie miasta, to oczywiście zaliczyłam mleczarnię, tak jak żeście widzieli, bo ja tak zawsze robię, że jak jestem z tamtej strony miasta, to mam też i zakupy z mleczarni. A gdzie moje dzieciaki położyły ten ser kilogramowy? Bo mam też ser kilogramowy, ale nie doszedł. Dobra, ale to nieważne. No i z mleczarni to mam tak, serki wanilinowe w dużej ilości. Serki, to znaczy one są tutaj nie wanilinowe, waniliowe tutaj są. Cukier jest wanilinowy, a serki są waniliowe. I budyń też jest waniliowy, no. Więc a mi zawsze się kojarzy, że jak jest cukier wanilinowy, no to i to wszystko też jest wanilinowe. A tu jest jednak błąd. Mam też serki czekoladowe, też w dużej ilości. Zawsze biorę sobie śmietanę dwunastkę, też w takiej większej ilości, żebym już miała, żebym tutaj, wiecie, nigdzie nie musiała kupować. I ta śmietana w mleczarni jest najtańsza, bo ona tam kosztuje 2,79 czy coś takiego, a już w tych innych sklepach, no to jest taka troszeczkę droższa. Mam też te jogurty i z tego jogurtu chyba zrobię sernik na zimno. Tak mnie naleciało. Co prawda on jest wiśniowy, no ale... A wiśnie przecież też mam zamrożone. Więc mam takie jogurty wiśniowe i mam też takie jogurty do picia. I jeszcze był gdzieś ser kilogramowy, ale nie wiem gdzie on jest. I to by były zakupy z mleczarni. Nie kupiłam sobie tylko tych serków wiejskich, bo te serki wiejskie jeszcze mam dość dużo. Okej, także to by była mleczarnia. Byłam też oczywiście u pana ciastkowego, bo dzisiaj pan ciastkowy też ma stoisko swoje tutaj, powiedzmy, na takim naszym ala targu otwarte i wzięłam takie chlebki z przyprawami. Miałam tego 3 opakowania, jeszcze były pomidorowe, ale już dzieciaczki sobie zjadły po drodze, jak żeśmy wracali. I tutaj mam, a to jest szpinak i jakiś ser, a to są grzybowe, a to grzybowych można było nie brać. Nie zwróciłam uwagi, że tutaj są grzyby. No dobra, trudno, dlatego moje dzieciaki nie chciały ani szpinaku w samochodzie, ani grzybów, tylko wzięły sobie te, one chyba były albo pomidorowe, albo paprykowe. Czekolada ulubiona, czyli miętowa. Tutaj jeszcze takie biszkopty i takie wafelki, więc to jest od pana ciastkowego. Okej, teraz pojedziemy Lidl, to znaczy pojedziemy. Pokażę Wam Lidl. A, jeszcze tą dużą rzecz mam, dobra. Bo do Lidla w sumie to poszłam za tą wcierką, bo ona była teraz po 20 zł. Wzięłam ostatnią butelkę. Będę nadal ją testować, tylko teraz to tak bym testowała tak naprawdę sumiennie. Przynajmniej raz w tygodniu, tak jak tutaj jest napisane. I zobaczyłabym, jak to faktycznie, czy to coś daje. Bo dziewczyny jednak usilnie twierdzą, że daje. Oczywiście dziewczyny z innych kanałów. A ja no tak, to mam jeszcze takie, wiecie, podejście, no takie niekoniecznie, ale widzę, że ona naprawdę szybko znika, więc zakupiłam, więc wzięłam to. Tutaj jakąś taką maskę za 2 zł Julcia sobie wypatrzyła, ale to jest maska nawilżająca, ujędrniająca, więc dopiero teraz to przeczytałam, więc nie jestem pewna, czy to jest dla Julci odpowiednia. Dla niej to jakieś takie bardziej oczyszczające, przeciwtrądzikowe. Moje ulubione pasty Lakalut, po 10 zł były w Rossmanie, też już ich nie było, ostatnie pudełka chyciłam. I jeszcze mam dla
kota żwirek i on był dzisiaj po 10 zł. Ja poluję na ten żwirek, o którym Beata pisała, na ten taki zapachowy. Niestety jego nie było w promce i wzięłam taki żwirek dla kotyłka naszego, więc to był Rossmann. Później byłam w Lidlu i tak się upatrzę, co ja tutaj mam z Lidla, tylko to sobie odstawię. Ok, i jeżeli chodzi o Lidl, to mam mój ostatnio ulubiony pieprz młotkowany z kolendrą, tak jak widzieliście, po złoty 19. Ostatnio szukałam mojego ulubionego syrka z łososiem, też do kupienia w Lidlu. Mam też z Lidla banany i to mam bananów taką troszeczkę większą ilość, bo one dziś były w dobrej cenie z aplikacją po 2,99, to znaczy tak, z tym kuponem Lidlowym po 2,99, bez tego kuponu, ale z aplikacją po 3,49, więc mam większą ilość bananów. Ja wolę takie zieleńsze, bo one wtedy dłużej poleżą, więc to. Pieczarki też można powiedzieć, że były w dobrej cenie po 5 z groszami. A, te pączki z pistacją jeszcze dzisiaj były, bo dzisiaj w sumie to byliśmy z rana, więc jeszcze były i Julcia zasmakowała, więc sobie kupiła. Mam jeszcze, filet z indyka jeszcze dzisiaj też był w Lidlu po 13, po 14 zł, więc wzięłam jeden taki kawałek. Ogóry mam z Lidla. Takie to będą zakupy nie po kolei, bo ja tutaj mam wymieszane, bo nie wzięłam sobie toreb. Ja nie myślałam, że na takie większe zakupy jadę. Myślałam, że jadę, kupię tam parę rzeczy i wrócę do domu. Także ogórki z Lidla też większe ilości, bez siateczek, bo ja to tak można powiedzieć niekoniecznie przepadam za tymi foliowymi siateczkami. I tutaj to już chyba będzie jedzenie. Tu jest jeszcze jakiś Lidl. A, mozzarella mini, bo nie wiedziałam, czy będzie w Biedronce, czy nie, a mam genialny przepis na mini mozzarellę marynowaną. Znalazłam go na Instagramie, podesłałam już Karolci. Karolcia odesłała, że jest bardzo dobra i stwierdziłam, muszę zrobić sobie też. Także to mam też z Lidla. I chyba z Lidla, a mam mój ser kilogramowy z mleczarni, tutaj na samym dole. Proszę bardzo, to jeszcze jest mleczarnia. Taki duży chyba najlepszy i dalej to już będzie chyba Biedrona. Tak, Biedrona, ale z Lidla mam jeszcze. Tadam! Kwiatki z czerwoną metką, dwa bukiety, goździki i tutaj takie różyczki. One chyba będą różowe i kosztowało. To kosztowało 5 zł. Tak, tak. 5 zł bez grosza, a to kosztowało 6,49, więc takie oto kwiaty z czerwoną metką będą dziś prezentować się u nas we flakonie. Jęzor mi się plącze, normalnie jęzor mi się plącze. Dobra, i chyba tak, z Lidla będzie to wszystko i teraz to już będzie Biedrona. A z Biedrony mam tak tylko, przepraszam bardzo, muszę zrobić porządek. Jeszcze nie wszystko z Lidla, nie wszystko. Jeszcze tak, dwie ciabaty, bo mam ochotę znowu na to danie, na tą kolację, którą Wam ostatnio pokazywałam, czyli tą ciabatę z pomidorkami i powinna być z buratą. Ja buraty nie lubię, więc mam mozzarellę. I dzisiaj rano Ania można powiedzieć, poleciła płyn do płukania. On jest podobny do Lenore Perfume, czy do Silana, coś takiego. Bardzo ładnie pachnie. I stwierdziłam, że muszę go wypróbować. Co prawda ja mam chwilowo zapas płynów do płukania, ale ja też korzystam z Waszych polecajek, więc jak coś mi polecacie, to ja to staram się od razu kupić, bo później to ja potrafię zapomnieć. Także to jest polecenie Ani. Takie perfumy do prania. Powiedziała, że bardzo ładny zapach i długo się utrzymują, także będę testować. No i dziękuję bardzo za polecajkę. Zaraz też jej zrobię zdjęcie, że zakupiłam. I teraz to by było wszystko z tego Lidla. Tak, teraz to już na pewno wszystko, chyba że coś w torbie jest. A jeżeli chodzi o Biedronę, to wiadomo. Chleby tostowe, bo najlepsze w Biedronce. Wzięłam też chleb normalny i bułki kajzerki. Były pomidory,
więc skorzystałam. Nie będę chwilowo tutaj pędzić chyba do szklarni, tylko jak tam już były po 10 zł, to już kupiłam. Jak już wszystko, to wszystko, tak żebym jutro też nie musiała nigdzie wyjeżdżać. Parówki razy dwa. Szkoda właśnie, że w szklarni nie można w sobotę, bo w sobotę to po drodze do młyna by mąż podjechał. Między innymi też za otrębami dla kur. I przy okazji mąkę by mi zakupił, no ale w szklarnia jest w sobotę zamknięta, a nam najbardziej pasuje w sobotę. Ebonzi, także to jest, jeżeli chodzi o nabiał z Biedronki, Müller Milch też tutaj wzięłam, bo dzieciaczki sobie zażyczyły. Mam tutaj, proszę bardzo, a będę robić sałatkę z arbuzem i z serem feta, ale u mnie nie będzie sera feta, u mnie będzie ten, powiedzmy, ser typu greckiego, sałatkowy, półtłusty. On jest z ziołami, bardzo dobry. I będzie sałatka z arbuzem, z tym. Do tego będzie miód, sok z cytryny, cytrynę mam. Powinna być bazylia, mam suszoną, nie mam takiej no nazwijmy to żywej, świeżej, o, świeżej, żywej. Nie mam, także to i chyba tyle. Oleju tam, oliwy, oleju nie dajemy. Na tą sałatkę to w tamtym roku takiego smaka Izunia tutaj robiła w komentarzu i stwierdziłam, że muszę sobie zrobić, a arbuzy z Biedrony są, proszę bardzo, przepyszne i kosztują teraz, znowu kosztował 3,49. Zresztą tak jak obejrzałam wszystkie tutaj nasze, można powiedzieć, supermarkety, to wydaje mi się, że w ten weekend to każdy jeden ma promocje na arbuzy i na cukier. Na cukier jest taki szał i na arbuzy. Także arbuzy kosztują po 3,49 i w Lidlu, i w Kaufie, i w Biedronce, a cukier w Biedronce na pewno 2,99. Nie wiem, czy to był ten nasz krasnostawski, bo ja korzystam z tego naszego krasnostawskiego, ale nie dam sobie głowy uciąć, czy to był ten, czy nie, bo nie spojrzałam. Wiem, że na pewno był po 2,99. Ja jeszcze zapach cukru mam, więc nie kupowałam. No, jeszcze owoców nie mam, więc no myślę, że jak teraz już są takie promocje na cukier, to ta promocja będzie cały czas. Śmietana do mojego sosu też musi być, albo może jakieś gofry wpadną któregoś dnia. Wczoraj nie miałam pomidorów krojonych do spaghetti, więc dzisiaj zakupiłam dwie puszki pomidorów krojonych. Zawsze muszą być u mnie w spiżarni, bo sobie inaczej tego nie wyobrażam. Tak jak Wam mówiłam, że u mnie jest już sezon mozzarella i pomidory, więc proszę bardzo, mozzarella i pomidory. U mnie sezon otwarty i na pewno będzie zamknięty dopiero jak nie będzie pomidorów. Albo no, może będą tańsze pomidory, zobaczymy jak to się poukłada. Oczywiście też i tą, czyli krem czekoladowy, ketchup, bo tego też nie może zabraknąć, także ketchup. I jeszcze mam galaretki malinowe, bo jak były w Biedronce malinowe, a rzadkością jest, że w Biedronce są galaretki malinowe, to stwierdziłam, że biorę. I kolejne opakowanie mozzarelli, a tamte są inne, bo właśnie tak patrzę, że wydawało mi się, że, ale to są dwa opakowania granatowe, także podobne. Podobne, tutaj mamy z Lidla, tu mamy z Biedronki, a gramatura taka sama, 285 gramów i tutaj też, o, proszę bardzo. Także będzie pyszniutki seruś z ziołami. No i jeszcze to nie wszystko, bo jeszcze mam tak, papier toaletowy Queen, nie było innego. Wiem, że Wy go polecacie, więc kupiłam taki. Ja zawsze kupuję ten Queen, ale w większym tym opakowaniu. On kosztuje 25 zł i tam jest chyba 16, nie, 24 rolki, więc tamten mi najbardziej finansowo, tak można powiedzieć, odpowiada, ale Wy polecacie ten. Więc jak nie ma tamtego, to biorę ten. I soki z Rivivi. I jeszcze mam, bo przecież była promocja 50% taniej przy zakupie trzech produktów, więc kupiłam Aqua Pore do dzbanka filtrującego i to wyszło mi 12, niecałe 13 zł. I mam dwa
to znaczy jeden garnek i patelnię. Patelnia taka mała. Patelnia kosztowała chyba 15 zł. Oczywiście tutaj ja już Wam mówię po tym rabacie 50%, więc patelnia za 15 zł raczej nigdzie nie kupimy. I taki garnek, taki bardziej rondelek za 17 zł, bo to kosztowało normalnie 35, a patelnia 30, więc takie to są moje zakupy z Biedronki na 50% taniej. O, może będzie do miniaturki, zaraz tutaj zrobimy ustawienie, proszę bardzo, Biedronka 50% taniej, miniaturko możesz się zrobić. Bo później no naprawdę jest problem z tymi miniaturkami, żeby one tutaj odpowiednie były. Bo jak ja sobie robię później wycinka tutaj ze zdjęć, to czasami to mam kupę śmiechu, bo ja wiem, że ja robię różne takie dziwaczne miny i później jak takie wiecie, zrobicie sobie tutaj wycinek z kadru, to jak ja się na siebie popatrzę, to beka na całego. No a jeszcze przecież to nie koniec. Oczywiście, że nie koniec. Jeszcze tak, makarony, takie dzisiaj były, to jest makaron nierówno siekany, taki bardzo przypominający kluski jak u babci, a mi takich klusków jak u babci bardzo brakuje, bo ja nie umiem ciąć, nigdy się tego nie nauczyłam. Już Wam nieraz opowiadałam, że moje babcie, to one jak kroiły te kluski, to wyglądało tak, jakby miały sobie zaraz palca odciąć. Ja nie mam takiej wprawy, ja nie mam cierpliwości, żeby o to przede wszystkim pokroić. Więc jak widzę taki makaron, nierówno siekany, czterojajeczny, ja lubię ten grubszy do rosołu, więc no musiałam wziąć i tu jest niecały kilogram, to kosztowało 8 zł. I jeszcze mam no oczywiście, no co może jeszcze tutaj być? Ser żółty musi być i teraz to już będzie wsio. Wsio już teraz będzie, tak, wsio, bo już więcej nic nie ma. Na dworze została się pasza, ale pasza to jak pasza, więc została się na dworze i tyle. Tyle, bo wszystko tutaj już przytargaliśmy do domu. Dobra, znikam. Muszę to teraz wszystko pochować. Dużo tego nie ma, no ale jakieś tam zakupy zrobiłam. Jeszcze nie wszystko. No znowu Was oszukałam. Jeszcze przecież odłożyłam kupkę niezdrowych rzeczy, czyli tak, chipsy, bo weekend idzie, i płatki, bo tego też zabraknąć nie może. No i teraz to już będzie naprawdę wsio, już więcej nic nie ma. Tak jak Wam mówię, pasza została się na dworze i tyle z tych naszych zakupów. Teraz tak, sprzątam to wszystko i robię obiad. Dzisiaj na obiad będą kotlety mielone z prytkownicy, do tego będą ziemniaki, ja lubię z koperkiem, więc będą z koperkiem i będą te ogórasy, które tutaj widzieliście i które gdzieś leżą sobie o tam, także będą ogórasy, będzie mizeria, będą ziemniaki, będzie kotlet mielony, taki to jest obiad, jest jeszcze trochę kompotu ze śmietaną, czyli zupy owocowej, bo nie gotowałam żadnej innej zupy. Tak myślę, że pewnie ugotuję rosół i będę miała wywary. Mam w ogóle ochotę na zupę taką koperkową z pulpecikami. Także na to mam ochotę i pewnie sobie to ugotuję w przyszłym tygodniu, jak ugotuję rosół, bo będzie na takim powiedzmy wywarze. Więc to będzie na obiad i jest też jeszcze spaghetti z wczoraj. Jakby ktoś nie chciał kotleta mielonego, to będzie miał spaghetti z wczoraj. I tyle z obiadu będzie. Zrobię obiad, zmontuję filmik. Tak w ogóle to bym sobie troszeczkę tutaj, można powiedzieć, zmontowała, bo mam jeszcze kilka takich zaległości do zmontowania. Dopiję tą moją kawusię, bo przecież mam kawusię i idę sadzić pomidory. Posieję pomidory, rozsieję nawóz pod truskawką chyba i no i puszczę podlewanie, bo nie ma innego wyjścia, muszę podlewać. Tutaj też widziałam po kolei ludzie podlewali, widziałam, że w pole jechali z beczkami i podlewali, to chyba była porzeczka posadzona, no jakieś takie dość szerokie pasy, zielone takie nieduże roślinki. Wydaje mi się, że to była czarna porzeczka i pewnie tą czarną porzeczkę podlewali beczkami. Mieli właśnie tam chyba 3 beczki na przyczepie i ze 2 osoby chyba chodziło i tam coś gracowało przy tych
no, przy tych roślinkach na polu, a jedna właśnie w traktorze i te beczki były na przyczepie. Także ludzie ratują się jak mogą, bo naprawdę jest ogromna susza i to nie tylko ja wam to mówię, ale dzisiaj też czytałam komentarz od Anetki i Anetka też właśnie mieszka tam na górze, na północy. I właśnie też ostatnio pisała, że u niej tak mokro, że takie powody, to znaczy tak mokro było i pewnie też i u Asi, bo Asia też, chyba to jest ten sam rejon, też właśnie pisała, że takie nie mogła wjechać na wiosnę na pole, że tak mokro było, a dzisiaj właśnie Asia pisała, że dopiero było tak mokro, a teraz też już i do niej susza zapukała, także naprawdę u nas jest masakra. Ja wiem, że ja was tym zanudzam, wiem, zdaję sobie z tego sprawę, no ale to jest taka moja codzienność, taka moja sytuacja, tak? No, ja to przeżywam po prostu, no bo sucho jest wszędzie, no i musicie też to zrozumieć, a to są takie vlogi z mojego życia, no i między innymi teraz będzie rozprawa o suszy. Dobra, znikam, już wam tutaj nie smęcę, znikam, zabieram się za tą robotę, którą mam teraz zamiar zrobić, później sadzenie, no i może jakiś, nie wiem, odpoczynek, albo chociaż spacerniak, chociaż wczoraj też miałam ochotę na spacer i w końcu tyle wyszło z tego spaceru, że chyba o godzinie 20:20 zeszłam z pola i przyszłam do domu. Także plany planami, życie z życiem, ale jak ja pójdę naprawdę w to pole, to później ono mnie już tak pochłania, że ja tam siedzę i tylko coś dłubię. Dobra, spadam. Wygońcie mnie, spadam teraz już naprawdę. Trees are in green, the ocean is grey, sky is a vague blue, come away. My room is a mess, it could use a hand. My favorite TV shows to capture in. I know I must get it right, must get back in the fight. This can't be a surprise, I think I let it slide. I'm sleepwalking. Zjedzony, kawa wypita, numer dwa, kawałek pączka zjadłam też i teraz pora wziąć się za robotę. Przeniosę sobie wszystkie sadzonki tam koło skrzyń i będę sadzić papryki. Nie wiem jakie już w sumie to, która to jest ta szpiczasta, a która to jest ta fioletowa. Także będzie chyba pewien jeden wielki miszmasz, ale najważniejsze, że moje sadzonki przyjęły się. Są dość ładne, także pora je stąd eksportować. Będzie wyprowadzka, przeprowadzka. O, przeprowadzka roślin do skrzyni. Tonight, 내일 더 다가갈 거야.
Mamy już wieczorek i przychodzę się z Wami pożegnać. Tak dzisiaj troszeczkę inaczej, bo z łazienki. Ale stwierdziłam, że przyjdę stąd. Przy okazji upiekę dwie pieczenie przy jednym ogniu. Czyli pożegnam się z Wami i zrobię taką moją, no można powiedzieć, pielęgnację wieczorną. A dzisiaj nawet już cieplej mi, także już nie mam mojej zimowej piżamki. Dzisiaj już jestem w normalnej piżamce. Zresztą no można powiedzieć, że tak troszeczkę cieplej zrobiło się, chociaż dzisiaj u nas wiało. I to znowu tak dość silnie zaczęły wiać te sucho wieje. Więc no tym bardziej to tak jak już wiecie, już Wam to 50 tysięcy razy powtarzałam, no coraz bardziej sucho się robi. Ale dzisiaj czytałam artykuł, że nadchodzi jakaś epoka, to znaczy może nie epoka było napisane, tylko nadchodzi pora deszczowa w Polsce, niby od zachodu. Wiem, że w Niemczech to chyba dzisiaj już padało, bo Grażynka Bobrowski jest z Niemiec, także serdecznie Grażynkę pozdrawiam, jak i oczywiście tutaj inne osoby, które są na moim kanale, w komentarzach się udzielają i nie tylko, także pozdrawiam wszystkich, ale właśnie dzisiaj zapamiętałam, że Grażynka Bobrowski, Gabrysia Bobrowski, Grażynka Bobrowski pisała właśnie, że wita się popołudniową deszczową porą, coś takiego, a tutaj oczywiście kotyśka ze mną jest, jak nie Meluśka, to kotyśka, dzisiaj jest kotyśka, bawi się moim paskiem od mojego szlafroka, także taka to jest łobuziara i tutaj mnie rozprasza, także ja tutaj też liczę, że do nas przyjdzie ten deszcz, ale wiem, że chyba też jakoś z zachodu będzie szedł, ale to już koniec o tym deszczu, bo wiem, że Was tym zanudzam, no ale tak jak Wam wcześniej mówiłam, no na tym polega, można powiedzieć, też i moje życie, czyli na wyczekiwaniu na deszcz, jak jest pora taka sucha. Też tutaj nawet i dzisiaj pisałam do Bożenki, bo dostałam zdjęcia Bożenki warzywnika, więc no mój warzywnik to nie zachwyca tutaj swoją jakąś urodą, jest można powiedzieć niepiękny. Dopiero zaczyna kiełkować cebula, pojawiła się fasolka szparagowa i buraki, no tak zaczynają, więc ja mam już tutaj odpowiedni kawałek pola też przygotowany, jakby można powiedzieć pod nowe zasiewy, także nie jestem pewna, czy jak przyjdzie już ta pora deszczowa, czy ja tutaj nie nasieję, nie posieję nowego warzywnika, bo jest większe prawdopodobieństwo, że go posieję jeszcze raz, aniżeli tutaj będę robić siewki. To znaczy takie dosiewki, bo wolę wszystko od nowa posiać, aniżeli tutaj wsiewać między jakoś to, co już rośnie. Tu najwyżej będzie sobie rosło tak, jak sobie rośnie. Będzie cebula, będzie to, co sobie posiałam tutaj, a cała reszta będzie tam. Ogrodzenie też powstanie, więc raczej nie powinno tutaj mi nic przyjść i nic mi nie powinno wyjeść. Także taka to jest sytuacja u mnie z warzywnikiem. Nie wiem, ale tak jak sięgam pamięcią, jeszcze jak założyłam kanał i warzywnik był tam na polu, to on był naprawdę bardzo ładny, bardzo mi się podobał, a później jak znowu go tutaj przyniosłam, to ten warzywnik już taki piękny nie jest. No ale już koniec o tym warzywniku, także to już Wam powiedziałam, że jak przyjdzie pora deszczowa, to pewnie będę wysiewać warzywnik jeszcze raz. Przynajmniej takie podstawowe warzywa, więc w przyszłym tygodniu pewnie znowu odwiedzę sklep ogrodniczy. Ja i tak miałam podjechać do sklepu ogrodniczego w przyszłym tygodniu, zobaczyć, czy nie ma jakichś krzaczków może owocowych już przecenionych, bo wiem, że jakoś to było w tamtym roku, tak jakoś właśnie po połowie maja, że ja w tamtym roku kupiłam sobie tak troszeczkę taniej krzaczki owocowe, więc po to na pewno podjadę w przyszłym tygodniu i jak będzie już ta pora Kochana, co ty mi tu robisz, kochana? Ty chowaj te pazury, Boże, no mówię Wam, jakbym miała tutaj jakąś akupunkturę, jejku. Nie dość, że i tak tutaj chyba jestem, o, jakaś podrapana, albo mnie pogryzła meszka, albo komary, tutaj te dwie, trzy kropki. W sumie to te trzy kropki to się chyba dzisiaj tak pojawiły. A tutaj to mam taką jedną dłuższą, tak jakby mnie ona podrapała, ale no nie jestem pewna, bo w sumie to te
Trzy nowe to też wyglądają tak, jakby były podrapane, ale może to ja się tutaj, wiecie, podrapałam, jak rozdrapywałam. Także no ona to okropne ma te pazury, okropne. I jak tak tutaj wejdzie po plecach, to normalnie tak jakby wam tam, nie wiem, ktoś igły takie wbijał w plecy i robił darmową akupunkturę. Także nie polecam, nie polecam. No i już znowu wybiłam się tutaj z rytmu, o czym ja wam miałam mówić, a o tych krzaczkach wam powiedziałam, owocowych, i też na pewno podjadę do tej mojej szkółki i będę tutaj tworzyć, bo ja tylko właśnie czekam na deszcz. To mnie właśnie tutaj powstrzymuje, bo jakby nie to, że jest sucho, to tutaj ta rabata z hortensjami już by dawno powstała. Także takie mam plany właśnie odnośnie mojej tutaj, można powiedzieć, sytuacji deszczowej. Także jak będzie, to wtedy będziemy tworzyć nowy warzywnik pewnie. I tutaj tą rabatę będziemy tworzyć, tą z hortensjami. Także to na pewno. I może od razu uda się tutaj zrobić ten placyk na palenisko. No bo w sumie to też powstrzymuje. Bo przecież w takiej twardej ziemi nikt nie będzie kopał miejsca na palenisko, bo to też trzeba jednak dużo tego wysiłku, a najmować kopereczkę do takiego niedużego placyka, no to też mija się troszeczkę z celem, więc takie to są plany, a dziś udało mi się posadzić, tak jak widzieliście, paprykę. No i jednak troszeczkę tej papryki też wyszło. Już dzisiaj wam tego nie pokazywałam, bo też można powiedzieć, tak troszeczkę się uśpieszyłam, a troszeczkę nie miałam pamięci w telefonie, więc musiałam załatwić sobie pamięć w telefonie. Składam wam filmik, więc tylko takie przebitki wam pokazałam z sadzenia papryki i z sadzenia kalafiora. Także mam dwie skrzynie papryki, jutro wam pokażę, i kalafiora posadziłam tutaj przy poziomkach. Mam nadzieję, że się przyjmie. Zostało mi tylko jeszcze posadzić pomidory, a pomidory pójdą w tej skrzyni, gdzie rośnie mięta. Jutro sobie wykopię tą miętę, sobie ususzę na herbatkę. Będę miała przygotowaną już miętę na takie miętowe herbatki, a tutaj częściowo będą pomidory koktajlowe. No i te zioła, tak jak sobie rosły, tak sobie będą dalej rosły, czyli będzie tutaj rósł tymianek, sio, kysz, kysz. Będzie tutaj sobie rósł tymianek, mięta, tak jak sobie rosła, tylko oczywiście w mniejszej ilości, i oregano. I jeszcze może tam gdzieś, jak coś znajdę, to sobie gdzieś posadzę jeszcze jakieś tutaj pomidory. A teraz właśnie zrobię sobie tą wścierkę, bo sobie takie postanowienie zrobiłam, że będę tej wścierki używać. Będę tej wścierki używać przy każdym myciu włosów, bo tak to ja jej do tej pory używałam no raz w tygodniu, można powiedzieć, ale tutaj właśnie wyczytałam, przestudiowałam, że można używać codziennie albo przy każdorazowym myciu włosów. No ja włosów nie myję codziennie, więc no codziennie nie będę stosować, ale chcę tak naprawdę przetestować na dobrze, więc będę stosować, tak jak tutaj jest zalecenie, przy każdorazowym myciu włosów. No i wtedy będę wiedziała, czy ona faktycznie działa, czy nie działa. I raz w tygodniu będę sobie robiła peeling enzymatyczny. Ten od Julii. Co Julii sobie kupiła ostatnio ten peeling z Only Bio. Więc ja będę sobie robiła ten sam peeling enzymatyczny raz w tygodniu. I wtedy może to jednak tutaj pójdzie. I zobaczymy. Będą jakieś efekty, czy nie będzie żadnych efektów. I jeszcze tutaj muszę podjechać do apteki, bo i tak, nie wiem, czy wam mówiłam, czy nie, ale może i tak, skończył mi się magnez, a ja magnez brałam codziennie przed spaniem, i przy okazji kupię sobie olejek rycynowy, bo też wiem, żeście już wcześniej mi go polecały, ale gdzieś no miałam zapisaną tą nazwę i później straciłam, i teraz zapamiętałam, bo znowu pojawił się właśnie olejek rycynowy w komentarzach, żeby sobie zakupić, więc jak będę w aptece, to znaczy jak będę, to muszę sobie właśnie podejść do apteki. W sumie dzisiaj można było podejść do apteki, bo dla tego zabicia czasu, jak czekaliśmy na te zdjęcia. No i tak to. Dzień oczywiście zaliczam do udanych, bo był udany, a tam
Słoik stoi, bo moje sturczyki zaczęłam moczyć w skórce bananowej, czyli w tym nawozie ze skórki bananowej postawiłam słoik. No i oczywiście przecież ją też słoik interesuje, co to ona postawiła, jakieś słoiki nam ustawiała teraz. Stoi miska z kwiatkami, no i takie to są buty, no, no jak gorzej jak z dzieckiem. Wszystkiego ciekawe jest. No i zaraz będzie się bawiła słoikiem. Mam nadzieję, żeś go nie zbiła. No tak, jeszcze głowę mi tam wsadź. No gorzej jak z dzieckiem. Gorzej jak z dzieckiem. Już głowę by wsadziła. Nie wiem, jak ja bym jej to wyjęła. Dobra, koniec. Koniec wywodów. Koniec tego pryskania. Chyba starczy tej wdzierki. Głowa chyba jest namoczona. Tutaj najwięcej daje. Tak, tutaj daje. Tu będę miała, wiecie, busz z włosów, a tutaj najwyżej nie będę miała buszu z włosów. No i jutro sobie umyję i coś jeszcze mam zamiar zrobić, ale to będzie jutro. Dzisiaj wam nie będę mówiła, bo się jeszcze przestraszycie, jak ja będę wyglądać, no ale może będę wyglądać odpowiednio. Dobra, także zaczęłam i nie skończyłam. Dzień zaliczam do udanych. Byłam na zakupach, załatwiłam wszystkie sprawy. Jutro przyjadą słupki na nasze ogrodzenie na jedną stronę. Więc to zrobiłam Antośkowi zdjęcia. Byłam na zakupach. Na tydzień czasu mam spokój z zakupami. Także to ogarnięte jest. Papryka jest posadzona, kalafiory są wysadzone. Dzień zaliczam do udanych. Pranie jest poprasowane, także jest wszystko poogarniane. Można iść i odpoczywać. Jutro będzie kolejny dzień. Jutro mam w planie, ale zresztą jutro wam powiem rano, po co ja będę jutro do was mówić. Także co mam jutro w planie, to zobaczycie jutro, a dzisiaj się z wami żegnam. Mam nadzieję, że taki vloguś wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie kciuka do góry. Będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam, życzę cudownego dnia i do zobaczenia w kolejnym vlogusiu. Pa!